Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i aktualnie myślę, że będę w stanie zrobić. Prawda, mają oni tutaj 4 oddziały pań, ale ja mam 3 oddziały magów, co mocno zmienia szanse na moją korzyść. Prawda, jest tutaj zaledwie 3-2. Nie mam w związku z tym dużej przewagi, ale powinienem jakoś dać radę. Slaughter them like mongrel dogs! Powinienem jakoś dać radę to zrobić, czyli przyczółek po drugiej stronie królestwa. Tych. Uda mi się postawić. Units, await my orders! Czy będziecie mieli, panowie drodzy magowie, kochani, na cokolwiek zasięg? Nawet za tym drzewem, żebyście może nie byli w zasięgu prawej artylerii. Czyli 2 oddziały pani. Tak, a 1 oddział Witch, Elf, Kane znajduje się na murach. Właśnie podlega ten oddział silnemu ostrzałowi. Dobra. Nie, to pasuje, wyśpiewamy. 54, 50, 26, 15, 9, 8, 7. Utrupieni. Walić w to teraz, w to. O, widzę, że kolejny oddział Witch, Elf, Kane. I wrogowie byli radzi wprowadzić. Bum. Teraz to może, moi drodzy magowie. Aj, próbujecie. W takim razie w to strzelać. To. Wychodzi na to, że są w prawie wszystko. Tam jeszcze placu centralnym coś zostało, ale to co zostało to jest, widzę, że zwykli kultyści Kejna. Skoro wyeliminowaliście, moi drodzy panie, to nie powinno być dla mnie większe zagrożenia. Okej, ty masz jeszcze troszkę many, więc to jakaś pani biegnie, więc wyeliminujcie. Znakomicie, został tylko jedynie jego oddział generała, nie jest w ogóle silny. To puk. Jak to się mówi? The battering ram is in place. It'll not be long before our enemy's defenses fall. Battering ram has done its work. Dobra, wyłapać taran podobnie. Trzeba będzie popracować taranem. Czasem idziecie tutaj wy. Our soldiers have proved their worth today. The enemy's walls belong to us now. Wy? Kazi, wy wrzucacie drabiny. Nie są wam potrzebne. Idziecie tutaj, a wy wybijacie tutaj taradę.
Będę miał co prawda straty na tych kultystach Kane'a tak zwanych, ale postaram się ich ukrążyć. Łamać im morale, bo jeżeli morale tego oddziału zdechnie, to wygraliśmy. Roki wądek naszych dzielnych chłopców radarowców. Proszę, nie wycofujcie się na ostatni plac. Raz, dny. Our men have done well. The gates have fallen. Seriously. Ładnie tu tak spać, tak tytułem spierdalajta. Wziąć taran. Będziecie musieli ludzi się wysilić i rozwalić trzecią bramę. Wy ustawicie tutaj. A jest i gdzie tutaj okrążyć. Tu jeden oddział, tu drugi. Jakoś to będzie. Jak na koni z synowcem, księciem. Zobaczymy, jakoś to będzie. Jakoś tak. Dobra, i dzielni chłopcy z taranem idą dzielnie. Trzy oddziały tzw. Witwy Elves of Kane zostały wyrwnięte. Our men have reached the gate with the battering ram. Our men have done well. The gates have fallen. No i teraz wolę was ustawić. Prawnie czyni tutaj. Our glittering blade will soon be stained with blood. Tutaj. Tutaj. Tutaj będziecie, wy będziecie akurat ich okrywali. Wierzby na razie widzę, że kultyści nie ruszają się, są bierni. Będę mnie, to dobrze. O, już nie są bierni, zwolnijmy. Wy w takim razie tutaj biec, wy farwować, wy flanka. Wy na tyły. Wy atakować z tej strony, albo może wy rąskie ich z tej strony. Przyspieszyć, okrążyć, farwować. Wahający przegrywają i umierają masowo. 31. Niezły wynik. Niezły wynik, jak zatwierdzę kultystów. Leave none alive. Swift and deadly are the warriors.
I oczywiście wszyscy są tutaj nieszczęśliwi. Bam. To jest Great Eagle, Layer of the Beast. Pojąc na wermunek wielkich orłów. Prawda, na razie wybudujmy tynię. W tej okazji przetrenujmy cztery moje oddziały. To jest wielka forteca, która ma duże możliwości werbunkowe. Your command, noble one. I spróbujemy mu kapnąć to duże miasto. Noble bodyguards, are we? I grow weary of this land. Przy okazji wiedzę filozofii tutaj poproszę w dwiejaste wybud magów uzupełniać i werbować. Te oddziały niedyscyplinowane. Wyjmę, to będą bardziej dyscyplinowane, nie będą jeszcze bardziej chujowo dyscyplinowane, dobra. Czyli to jest twierdza, nad którą muszę mocno zastanowić, co nie zrobić. Czy mi się ją opłaca w ogóle trzymać. Tutaj niedługo to myślę, że tak czy jestem oblężony w tym punkcie? O dziwo, nie jestem tutaj oblężony. Tutaj jakby to pchnęli na Nagarod, to by zadali wielkie straty, nie wolą siedzieć. Prawdę? None shall be spared. Such nobility has long been forgotten. None shall be spared. We serve you, commander. May the gods guide our blades. To mi się da się buntować, być nie. Ale Nagarod znowu mnie będzie chciał oblegać. To się robi nudne. Świątynia Kaina powstała. To jeszcze wam mogę do zadowolenia walnąć. Nie, to nie. 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 To mogę wam do zadowolenia walnąć. Give us our orders, commander. Onwards, nobles of Ulthuan. Nieco szczęśliwsi. A ja pójdę. Have at them. You test my patience. O, ciebie tutaj zaatakować i od razu zdobyć to duże miasta przy okazji. Fenicja, kolejnego perdża nie mogę zwołać. Oda. Ale to ciągle your command, noble one. Dobrze o tym wiedzieć, dobrze o tym ciągle pamiętać. Kazi Taldus. Bardzo spokojne pozwolenie. Dodatkowo macie 140%. Kiefy mnie. Kazi Petren. I zobaczymy, co się stanie, jak wyjdę stąd. Dobra, niewielki budyneczek do handlu, również możecie postawić i nic się nie stanie. Tutaj 7, ale ogólnie się uspokoiło nieco, jestem rad, że taki wielki spokój. Czasem górem, lasem.
None shall be spared. Te kolejną armię Nagarod. Prowadzą ją w takie oddziały bardziej elitarne. Dobra, to jak zwykle rozbiję to poza kamerą. Drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.